ustalono. Przede wszystkim rzeczą kluczową jest data 4 lipca. Po pierwsze, dlaczego był 4 lipca? Dlatego, że jeszcze wtedy, po sfałszowanych wyborach, cała prasa światowa pisała o tym fałszerstwie. A jeszcze wtedy na terenie Kielecczyzny były ściągnięte silne odwody UB, KBW, przypuszczamy, że radzieckie w mundurach polskich, ponieważ Kielecczyzna nie cieszyła się zaufaniem komunistów jeszcze wtedy i uważano ją za wielkie zagrożenie. Mamy już od czasów carskich, poprzez cały czas komunistyczny, mam różne ostrzeżenia dla armii, najpierw carskiej, a później czerwonej, że to jest rejon opanowany przez nacjonalistów polskich, przez, to jest rejon katolicki, że są lasy i tak dalej. Więc były bardzo duże siły i byli wysocy dygnitarze, przede wszystkim z najbardziej znanych, spopularyzowanych, bo na niego padło, Adam Humer, który był jednym z trzech głównych architektów samych wydarzeń. Dlatego, że trzeba było po wszystkim ściągnąć do samych Kielc różne oddziały. Część przeszła w ogóle z walk z UPA szybkim marszem do Kielc. Część to były oddziały stacjonujące w Kielcach, na przykład to się nazywa ochrona gmachu UB. Były też ściągnięte KBW, które spóźniło się do akcji. Druga rzecz, która wiąże się z tą straszliwością tej daty dla Polski 4 lipca, to było to, że 4 lipca w Norymberdze Rosjan czekała klęska. I tu mamy powiązanie między Katyniem a tym, co się wydarzyło w Kielcach. Otóż Rosjanie, jak wiemy, obciążyli Niemców zbrodnią katyńską. I byli na tyle nieostrożni, że czy też czuli się zmuszeni, bo zbyt dużo o tym mówili przedtem, że włączyli to do oskarżenia Niemiec. Tymczasem w toku tych dni norymberskich, które były poświęcone Katyniowi, okazało się, że to jest absurd, to oskarżenie. Po pierwsze, Rosjanie nawet nie wiedzieli, nie znali nazwiska dokładnie pułkownika, który dowodził małą jednostką blisko Katynia. Nie orientowali się dokładnie, że ta jednostka to jest po prostu jednostka łącznościowa. To byli ludzie, którzy rozciągali te druty, zajmowali się tak samo dalekopisami wojskowymi, radiową łącznością i to była grupka kilkunastu ludzi. I nagle w Norymberdze jednak okazało się, że to nie jest radziecki proces, tylko że to jest proces jednak pod kontrolą krajów demokratycznych. I był bardzo odważny i oddany tej sprawie, żeby bronić Niemców przed tą, chociaż przed tą zbrodnią, adwokat, który od razu udowodnił inne nazwisko, jak mogła grupka ludzi rozciągających druty, uzbrojona, cały pułk miał 150 sztuk broni, bo to był taki mały pułk, rozciągnięty był na cały długi odcinek frontu, właśnie tego mniej więcej tam gdzieś w środku był ten Katyń, jak oni mogli dokonać zabicia 15 tysięcy ludzi. I to od razu Szkoda, że takich mądrych adwokatów nie było nawet chociażby w przypadku Katynia analogicznie. Ale wracając do Kielc, proszę pana, jaki to ma związek, jaki wpływ miało to później na sprawy wydarzeń kieleckich? Zaraz po tym, kiedy wojska wycofały się spod domu, bo tam wszystko było otoczone przez wojsko, UB, KBW, zaraz o tym opowiem, ledwie to się skończyło, zaczynała się, to jest 4 lipca, święto Stanów Zjednoczonych.
ambasada amerykańska mieściła się w hotelu Polonia w zburzonej Warszawie. No i zaczyna się uroczystość. W pewnym momencie wpadają jacyś ludzie i krzyczą: straszna zbrodnia nacjonalistów polskich, żołnierzy Andersa, desant żołnierzy Andersa na dom żydowski. Żydzi ocaleli z Oświęcimia, wymordowani przez nacjonalistów polskich. Natychmiast ta sprawa wypchnęła Katyń, jak gdyby też polską sprawę, i tylko to znalazło się w prasie. Wrażenie było niesłychane. Jaki był cel tego? Czytelnicy gazet amerykańskich i brytyjskich, francuskich, bo one głównie o tym pisały, stwierdziły, że nie można żądać, żeby armia sowiecka wycofywała się z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż tam rozpęta się nacjonalizm i zostaną wymordowani Żydzi. A przecież nie tylko w Krakowie były próby i w Rzeszowie, ale na Węgrzech było szereg właśnie takich dokonanych przez siły bezpieczeństwa komunistyczne i wojsko komunistyczne podobnych najść na domy żydowskie. Ten dom przy ulicy Planty był rodzajem getta. Tam nie było Żydów z Kielc, jak to przedstawiano. Jedynym takim prawdziwym i ważnym Żydem z Kielc był przewodniczący gminy Kahane. Tymczasem dom ten składał się, tutaj proszę bardzo, jest ten dom, tu jest ulica Planty, tu jest ulica Sienkiewicza. On składał się z dwóch skrzydeł. I komuniści umieścili tam Żydów, przede wszystkim wracających ze Związku Radzieckiego, w tej części. Natomiast w tej umieścili wszystkich Żydów, którzy byli funkcjonariuszami UB, względnie pracowali w komitetach PPR, wojewódzkim, powiatowym i miejskim. I był taki dziwny podział, że ta oficyna była tą gorszą oficyną. Dlaczego? Bo ci Żydzi nie byli marksistami, nie przystąpili do partii, nie należeli do UB, tylko byli albo Żydami wierzącymi, albo sionistami, albo wręcz jawnie mówili, że chcą wyjechać do Izraela, i nawet były tam kursy kibucników, znaczy się tych, którzy swoje spółdzielnie rolne w Izraelu mieli założyć i w tej nadziei tutaj tkwili. Natomiast ta druga część to była część, z powodu której dom żydowski w ogóle był nazywany domem ubeckim. Dlatego, że poszczególni ludzie, widząc, idąc powiedzmy tą uliczką Planty i widząc różnych ludzi wchodzących i wychodzących z budynku, bo główne wejście od ulicy należało do tych marksistów, ubeków i członków PPR, widzieli zawsze tych, którzy albo ich przesłuchiwali, albo no tam któryś, powiedzmy, nie chcemy tu nikogo w tej chwili oskarżać, bo tu nie o to chodzi, ale dopuszczali się jakiś, no bili powiedzmy kogoś, ale ten człowiek wyszedł i później widział, że to jest dom u